Jedna z zalatorek opowiadała mi historię kobiety, która miała trudność w podjęciu nowenny pompejańskiej. Mówiła: 54 dni, czy ja dam radę? Kiedy poukładała sobie odpowiednio swoje zajęcia, obowiązki i rozpoczęła nowennę przez 54 dni. 6 nowen, 3 błagalne i 3 dziękczynne. Kiedy codziennie brała do ręki, uważnie, pobożnie różaniec, tajemnice radosne, bolesne, chwalebne światła, 54 dni modliła się za swojego męża. Kiedy ostatniego dnia kończyła nowennę, podzieliła się refleksją z jedną z zelatorek i mówi tak: ty wiesz co, ja się przez 54 dni modliłam za mojego męża. A może to ja też powinnam coś zmienić w życiu? Może on się tak zachowuje, bo to ja powinnam też coś zrobić? Pan Bóg przez wytrwałą modlitwę tamtej kobiety, która nie myślała o sobie, przyprowadził jej serce do głębszej refleksji. Nie po to, żeby czuła się winna, nie po to, żeby teraz płakała nad sobą, żeby się oskarżała, ale żeby zobaczyła, że każdy w naszym życiu osobiście może podejmować decyzje, które skutkują również, ponieważ oddziałujemy na siebie, zwłaszcza w najbliższej rodzinie. Nowenna więc pompejańska porządkuje codzienne życie. Każe inaczej spojrzeć na nasze relacje i z miłości do bliskich pozwala podjąć trud, który będzie owocny wtedy, kiedy Pan Bóg zechce.